Ewangelia według świętego Marka. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. W dzisiejszej Ewangelii Jezus, spotykając się z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, poucza ich i mówi, czym jest mądrość życiowa i jak odróżnić dobro od zła. Mądrość, która pozwala sądzić siebie, posiada każdy człowiek. Jest to wrodzona zdolność odróżniania dobra od zła. Ta wrażliwość jest dana nam od Boga, który nas kocha i pragnie, abyśmy w swoim życiu postępowali dobrze. Już na samym początku spotkania Jezusa z faryzeuszami Jezus zarzuca faryzeuszom, że ponad przykazania Boże przedkładają własne przepisy, które mają świadczyć o oddawaniu czci Boga. Według przekonań żydowskich kontakt z Bogiem i oddawanie Mu należnej czci był możliwy i zachowany tylko wtedy, kiedy człowiek był nieczysty. Jezus mówiąc: nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym, bardzo wyraźnie powiedział, że tylko zło czyni człowieka nieczystym. To zło rodzi się w naszym sercu. Ono wychodzi prosto z nas. Zło wyraża samego siebie. To, co wychodzi z wnętrza człowieka, wyraża także nasze pragnienie, nasz stosunek do drugiego człowieka. Grzech zatem rodzi się w naszym sercu i każdy, kto go posiada, jest niegodnym Boga. Dlatego człowiek musi być bardzo czujny przez całe życie. Musi obserwować, czy w jego sercu rodzi się zło, czy dobro. I aby to postępowanie człowieka pozwalało oddawać Bogu cześć, musi być oparte na trwałym fundamencie. A tym fundamentem jest przekazanie miłości do Boga i do bliźniego.